Cześć, witam Marcinki bardzo serdecznie, razem z Maciusią. Dawno jej tutaj nie było, strasznie się cieszę, że do mnie przyjechała. W końcu ma wolne, bo tak to chodzi całymi dniami do tej jakiejś dziwnej szkoły. Nie wiem co to jest, ja już dawno tam nie uczęszczam. Ale słuchajcie, dzisiaj jest wielki dzień, ja będę wsiadać. Ja robię efekty specjalne. Będę wsiadać na wentylkę! Pierwszy tak normalnie, bo ostatnio siedziałam na nim tak naprawdę tylko podczas sesji zdjęciowej w lesie, także wiecie, no to się nie liczy, tak? To się nie liczy, dzisiaj bierzemy go, wyczyścimy, osiodłamy, zobaczycie w jakim sprzęcie będzie. Ja go pierwszy raz widzę. Się przywitać. Wentylek! Hej, chłopaku! Spojrzysz na nas? Cześć! Hejo! Co, większe niż łezka, czy mniejsze? Chyba przebił mojego kochania. Dzień dobry, słodziaku. Masz coś do jedzenia? Nie mam. Mniam. Cześć, przywitaj się. Także tak, bierzemy go, będziemy wsiadać, zobaczycie w jakim sprzęcie będzie chodził wentylek. No i co? I sobie pojeździmy troszkę. Za tydzień będzie miał... Nie, za niecały tydzień, już we wtorek. Dzisiaj mamy czwartek. To do wtorku już mało czasu, będzie miał kowala, więc będzie już miał podkówki. Na razie sobie tak wsiądziemy, wiecie, żeby trochę potuptać, zobaczyć. Smakuje, bo próbuje ją całą jakby. Tak, on jest w ogóle strasznym łakomczuchem i troszeczkę przesadza. Możesz mu nie pozwalać za dużo na takie rzeczy, bo on wykorzystuje, no. Łaskać po szyjcie mogę. To jest urodzony model. Moje nogi. Także tak, wsiadamy, zobaczymy, może jakiegoś małego krzyżaczka skoczymy, tak wiesz, tak żeby tak było, wow! Kurde, ja mam zdjęcie. Dobra, zakładamy kantor i lecimy. 3, 2, 1, lokowanie produktu! Proszę Państwa, partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Cavaliero. Zobaczcie, jakie mam fajne bryczki na sobie. Proszę bardzo, prezentacja. Z jesienno. Zimowej kolekcji, tutaj koszuleczka, czapeczka też, proszę Państwa. Koszuleczka nie jest z tej kolekcji, jest z jakiejś poprzedniej, ale też jest bardzo fajna, cieplutka. I tak, i super jest. I dzisiaj prezentacja. Wentylek będzie też jeździł w całym komplecie. Będzie miał czapraczek, będzie miał ochraniaczki, także będzie dzisiaj też brązowy chłopak. I tak sobie wspólnie będziemy kompleciarsko jeździć. A teraz idziemy go czyścić. Dziękujemy bardzo. 3, 2, 1, akcja! Proszę Państwa, często pytacie mnie, w czym będzie jeździł tak naprawdę wentylek. Więc wentylek ma swoje siodło, które miał już 4 lata temu i przez 4 lata w nim jeździł. Trochę bajzer tutaj, no nieważne. Więc to jest jego stary dachmak i tak pokerek wcześniej w nim jeździł, proszę Państwa, dopóki nie kupiliśmy, znaczy nie dostaliśmy właściwie nowego siodła od dachmaga. Także teraz pokerek ma swoje nowe siodło, a wentylek wraca w swoje dawne siodło. Do tego jego popręg również jest, w tym popręgu też 4 lata temu jeździł. Ledwo się dopina, ale się coś tam dopina. Ogłowie ma nowe, takie, ale nie wiem czy nie będziemy go zmieniać. Jeszcze zobaczymy, także to jest ogłowie. I proszę Państwa, do tego założymy mu dzisiaj brązowe ochraniacze. Wow. Tam mamy czaprak, zaraz pokażemy wszystko. Chodźcie. Biegniemy z Tobą. Ogłowie, ochraniacze. I to będzie dzisiejszy jego czaprak. Ostatnio też mieliśmy go na sesji. I przepięknie wygląda w tym brązie. Ja. Dzisiaj ale się mieni. Brąz. No. Brąz outfit. I czyścimy. Uwaga, piękne cięcie, jak już będzie wentyl piękny, czysty. Brawo, wentyl, dumny jesteś z siebie. Usługi sprzątające Michalina Mizerka. Najlepsze. Zarobiste są te buty. Później pójdę na myjkę i ją myję i nic nie będzie widać. Z hasłem Mizerka dostaniecie 15% zniżki w Dr. Horse.
Aż tak, lokowanie produktu. Tak. Cyk, odżyweczka. O, tutaj na odżyweczkę też, proszę pana, proszę. Porządnie trzeba dużo, bo masz dużo. Nie oszczędzać. Masz dużo grzyby. Tak. Ale to pięknie pachnie, bo tak leci akurat na mnie. A. Oh, nie, dobrze, dobrze, bo pięknie pachnie. Kokosem. Ja, yeah, kokosowy chłopak. Tak, a teraz czy rzeszamy? Dobrze, czy już mogę zakończyć lokowanie produktu? Poczekaj, jeszcze sobie ogonek. Okej. Okay. Teraz możesz. Dobra. Wow, ale prezentacja, ale nie idzie do siana. Ładnie, pokaż się, zaprezentuj się. Zaprezentuj się. O, pięknie, tak. Druga pozycja. Druga pozycja, tak jest. Taki ogon rozczesany, pięknie pachnący. I ogólnie cały pachnący, jak grzywa. Ślicznie jesteś wyczyszczony. Lecimy siodła. Koniec, nie jest taki brudny, stój. Bardzo ważny moment. Pierwsze siodłanie pokerka w nowej... Mylą konie. No tak, no już masz ich tyle, że się mylą już po prostu. No tak, no dwa konie to już. To już para. Parę. No, parę. Koni. Mam parę koni. No. Taki żarcik, parę koni, czy parę koni. Brązowy topraczek z kuleczki kowaliero. Pięknie trochę się zakurzył, bo leżą tutaj, ale. No, zobacz, jak wygląda. Pięknie. No, ślicznie wygląda. Taki dobra, welurowy. Lecimy dalej. To jest dopiero początek. Wygląda jak ten z Kentucky, taki ładny, pearls. Właśnie wszyscy mówią, a ja nie wiem, jak wygląda ten. Ślicznie wygląda, on strasznie przypomina ten Kentucky. Widzicie, możecie mieć dobry, fajny czaprak, który wygląda... Wygląda jak Kentucky jak... w niższej cenie. No właśnie. No bo, błagam, czy on wygląda jak ten Kentucky tam, pearls chyba, czy coś tam takiego on się nazywał. On wygląda identico. No i zobacz, jaki elegancki jest. Ty, elegancki. I na pewno niższej cenie niż taki. No, no dobra. Bo ten pers to chyba tam 500 zł kosztuje, tak mi się wydaje. No właśnie. Zakładamy siodełko. Generalnie czekamy jeszcze na pana Dariusza, żeby dobrze wszystko wymierzył. Natomiast różowe. Na ten moment nie wygląda źle, ale właśnie, ja chyba będę chciała zrezygnować z tego. Jak możesz! Bo coś mi tutaj nie pasuje u niego. Coś mi się nie podoba, nie leży mi ten róż, dlatego chyba zmienimy na coś. A będziesz chciała czarne czy brązowe? Co? Siodło. Nie, no siodło będzie to samo, tylko wymienimy te paski. Okay. Siodło będzie to samo, ale jeśli się uda, to założymy tutaj albo kryształki Swarovskiego, albo damy tutaj jakieś inne plecienie. Ale no, i tak to wygląda. To jest w ogóle, to jest łęk chyba... Gdzie były łęki? Z drugiej strony? Nie, tu było. To jest M na L, więc wydaje mi się, że jak na jego kłąb jest w miarę okej, ale jeszcze przyjdzie pan Marek i będzie sprawdzał. Dobra, podpinamy wszystko i przechodzimy do popręgu, bo tutaj może się zadzieć. Uwaga, czy mizerka podepnie popręg, teleturniej, teraz muzyka tak, normalnie z milionerów. To wygląda tak. O Jezu. Ale no, ostatnio z Marysią naciągałyśmy tu. Możesz nie wchodzić w kadr, misiu? Ciągaj brzucha wenty. O, to jest bardzo fajny patent. Tak, można odpinać tutaj te paseczki. No czekaj, wiesz co? No już się ciepło bardzo. To już potrzeba większej siły. Generalnie ta koszulka z tej kolekcji Cavaliero jest tak ciepła, że po prostu ja się w niej gotuję. Stój. Ma ładne plecy. Tak? No, Cavaliero. Ja nie wiem, czy nie też musiałam to pomóc. No dobra, to chyba robimy camera off, albo gdzieś ją postawię. I robimy... Dzień dobry! Dzień dobry! No brakuje mi, trochę musisz mi pomóc. Dobra. Uwaga! Udało nam się wspólnymi siłami. Ja wiem, ale ciężko było, ale się udało. Liczę na to, że schudnie, tak. Że po prostu zgubi ten brzuch. Będzie gites. Dobra, lecimy już z ogłowiem, ochraniacze. Już nie mamy siły. Ej, no ale słuchajcie, to jest jakby darmowa siłownia, tak? Także dzięki Wentyl za fundowanie nam dodatkowej aktywności fizycznej. Tak, to nam kiedyś wyjdzie na dobre, myślę. Oczywiście, że tak. Ja ostatnio oglądałam w ogóle ten zaległy taki starocie z Wentylkiem i to takie wzruszające było. No, to ten odcinek będziesz normalnie oglądała za rok i też będziesz się wzruszała, że ja, że pierwsze i ochraniacze. Że on jest, i że tak! On jest.
To jest wiekopomna chwila, słuchajcie. Ale proszę pana, proszę się nie ruszać. Proszę pana. On się już bardzo chce, po prostu śpieszy na jazdę. Tak, on już, no mówiłam, że on jest szybki, on już wychodzi. Pamiętliwy moment pierwszoochroniacze. On musi wszystko po prostu węszyć, zobaczyć, powąchać. Wentyl. Zostało tylko trochę jakichś rzeczy dla nas, przynieśliśmy. Na nich, ale git. Nie, jak ładnie wygląda. Oła! Ale bombę dostała na plecy. Bark. Jest ten, który mnie boli zawsze. O nie, wentyl, nie podgryzaj mi czapki. Gryzie mi czapkę pompona od czapki. Zostaw moją czapkę! Jezu, on mi zdejmie zaraz. Zostawisz moją czapkę. Czy... O Jezu, kaptur bierze. On chyba szuka, czy ty masz coś dobrego. Ciekawe, kiedy by się znudził tym. Okay, już, on jest taki zaczepialski. Dawaj, żarcie, na pewno coś tam chowasz. Nie mam nic. Tadam! Chociaż za wami jest wejście do stajni i ono tak razi takim fleszem śmiesznym, ale widać. A daj obok. O, teraz lepiej? O, teraz lepiej. No ja to się dogadamy, proszę państwa. Cyk. Proszę tylko mnie spierdzielać, bo ja nie wiem, na ile mogę ci ufać teraz. Ale chyba mnie jeszcze trochę kochu, co? Na 70 na Instagramie. Zerka wsiada na Corneo na wentyla. Słuchajcie, wy nawet nie wiecie, ile ja się ostatnio namęczyłam, żeby wyregulować to hakamore. To tylko ja i Marysia wiem. Po prostu w żadną stronę mi nie szło. Ten klapnik jest w ogóle, mam wrażenie, że jeszcze za duży. Ja już i tak dorobiłam jedną dziurkę. To jest kop? To jest kop. Tutaj miałam problem, żeby tu zapiąć. Tutaj muszę no, coś mi nie pasuje w tym ogłowiu i jestem trochę smutna, bo strasznie chciałam, żeby je nosił, ale coś tutaj mi wcześniej nie grało. Na ten moment na razie jest git, jest w miarę okej. Coś tam udało się tutaj poluzować, tutaj dorobić dziurkę, więc wygląda, że jest git, majonez. Tylko nie pamiętam, czy ty będziesz wiedziała, czy w hakamore to te paski muszą być takie nachlapnikowe, w miarę takie, wiesz, że luźne, że tu działa, czy one no, wiesz, ale być to jest napięte. Tak, że chyba ja tu jestem w stanie dłoń zmieścić. Oj. No tak. Dobra, przestań. Nie, no tutaj się normalnie wszystko zmieści, nie? No właśnie, nie wiem, czy tak powinno być, bo nie wiem, czy wtedy ten nachlapnik w ogóle działa. Nie no, wszystko działa, nie? Bo jakby czanki działają i to wszystko idzie, tylko po prostu ma więcej tutaj luzu. Ja sobie to jeszcze przestudiuję. Ale, no, trzeba zobaczyć. Ale jest mi smutno, bo raczej tą głowę będzie musiało być do wymiany, bo coś mi tutaj nie działa, no chyba, że się przekonam. Ja jeszcze sobie nad tym pomyślę. Na razie jest tak, bo chciałam, żeby miał jakby typowe ogłowie hakamorowe. Więc tu działa, tu paski mu nie wchodzą w oczy, bo wcześniej miałam takie napotęcie. Ja przekładałam pod gardle. Okej. Nie podoba ci się. Przekładałam pod gardle, pod pasek policzkowy z jednej i z drugiej strony. I tak tutaj zapinałam, że wiesz, że te pod gardle trzymało, żeby mu do oczu nie wchodziło. No. Kumasz? Kumam. No. A to jest, wiesz, typowe ogłowie do hakamore, ale coś mi tutaj jakby cały czas nie gra i nie wiem, o co chodzi. No i nie wiem. No, na razie tak jest. Dobra, raczej, to zaraz robimy runway. Raczej będzie tam. Będzie może coś do zmiany, no chyba, że coś jeszcze tutaj pokombinuję. Na ten moment jest, wydaje mi się, w miarę git i myślę, że możemy iść jeździć. Uwaga, proszę państwa, rozpoczynamy runway. Dawaj. Ja idę. O, wsadziłam sobie. Tak, idziesz. Idziesz, idą modelki. Wow, czy ja się w nic nie walnę, bo idę tyłem, nic nie widzę. Wow, na dwa telefony. Runway. Wow. Proszę państwa, tak to wygląda. Bomba. Idą modelki na wybiegu. Będą wsiadać. Pierwsze wsiadanie. Wiekopomna chwila. Dobra, proszę stać ładnie. O, tak, dobry panik. No chyba sobie żartujesz. Ja bym chciała, żebyś ty się tutaj skupił na tym, co my robimy, wiesz? O, tak. Wsiadamy. No chyba nie wsiądziesz dzisiaj.
Dobra, próba numer 3, uspokój się. Powoli. Naprawdę, my się nigdzie nie śpieszymy, mamy czas. Stoisz. Siedzi. Dobry kucyk. Tu jest bardzo dużo. Mimo, że on jest, no nie jest największy, to jest tutaj jest bardzo dużo. Dobra, pierwszy raz. Wstępują mi się. Pierwszy raz na hali, siedzimy. Co prawda on ten wążowany był przez te 2 tygodnie. No, ale sobie pochodzimy, postaramy się... Nie ogarniam, nagrywam już na 2 telefony i nie ogarniam. Na razie ten, tęskni za swoją pracę. Jedną i drugą. Chciałbym wrócić na pastwisko. Co on będzie ten pracować? Tak, a ciemno jest. Ocilować. Uwaga, czy to ten moment? Lecimy kusem? Lecimy, jazda! O, chyba będzie kupę? Nie. O Boziu! Jak się czujesz? Dziwnie, śmiesznie. To jest twój koń, Michalina. Twój i tylko twój. Jadą. Trochę może być światło dyskotekowe, przepraszam widzowie. Ale tak właśnie wygląda nagrywanie na hali. Jakie słodkie. On taki niepewny, tak biegnie. No, tak jakoś powolutku jeszcze. Jeszcze się nie odpalił, zaraz pokażę swoją naturę. Jakie słodzioki. Ojej. Boże, ja chyba będę cały czas normalnie siedzieć i nagrywać, bo nie wiem, kiedy wydarzy się coś śmiesznego, a mizerka by mnie chyba zabiła, jakbym tego nie nagrała. Miki kucik, turbo kucik. Jakoś tak śmiesznie. Zupełnie inaczej niż na pokerku. No, to na pewno. Dobra, chyba robimy camera off. Jakby coś się działo, to będziemy się odzywać, widzowie. Mizerka sobie jak na razie będzie tak tuptać. Akurat tak, bo zaczęłam nagrywać. Już się turbo kucyk trochę obudził. Tak jak mówiłam, tuptają sobie kusem. Już teraz troszkę aktywniejszym i już lepiej to wygląda. Fajnie idzie. Tylko właśnie ciemno jest troszkę. To światło tak dziwnie skacze. O, teraz jest lepiej. Już myślałam, że na drągi. Bo mamy w planach, słuchajcie, drągi. Tak wygląda nasz plac zabaw i potem z tego powstanie taka kopertka jakaś może. Jakieś hałasy straszne się dzieją. Uwaga, czy powtórzą to piękne ruszenie? Emocje sięgnęły zenitu. Trochę gorsze, ale i tak spoko. On tak... ma 4 rodzaje kusa. Tak, zauważyłam. Będzie ładne. No będzie ładne, akurat mam stojaki tu. Ja pierdzielę. Tak, jakie ładne. Dobry koń, super. Super, no ładnie idzie misio. Uwaga, Michalina jedzie pierwszy raz drągi, jest ładne teraz światło. O, jak on lecił. Ojeju, słodziak. On jest taki prosty na dojazdach. Prosty. Teraz pytanie, czy prosty, że łatwy, czy prosty, że idzie prosto. Sorry widzowie, będę gadać, tęskniłam z nagrywaniem. Chyba można rozsunąć, co? Super. No jak ładnie! No to hop na drugą stronę. Yeah. Super.
dupy. Ojej, aż porsknąłem. Dawaj jeszcze raz tak ładnie. Dobra. Ja mówiłam, on lubi po prostu zadania. Zadaniowy. Mamy te same myśli. On już zapomniał, że ma tam koleżankę Lolę. Nie, Lolkę. I nawet już nie myśli o to, żeby do niej nie ruszać, nie? Tak, bo... Tak, ma misję. Więc jest super. I którą musi wykonać. Uwaga, czy menu to najpiękniejsze drągi? Ojeju. Ładnie, tylko się trochę potknął na wjeździe. Co? Ładnie, ale się trochę potknął na wjeździe, także to nic. No dobra, to poprawimy. A, dobra. Perfekcjoniści. O, polsknąłem. O tak. O, teraz najlepsze. Kurde, on tak naprawdę przejechał, tak ładnie do góry nogi wziął, bo tak to zawsze tak przelatywał to. A tu do góry, nóżki postarał się. No, jaki on jest słodki, ojeju. Chwila odpoczynku i zaraz zagalopujemy, co? Zobaczymy, czy to przeżyją. Może jest to, że Poker to jest taki wygodny w galopie, a on jest jak 7 nieszczęść. Jezu, jak mam na jeździe próbnej, tak patrzę na Julkę i mówię do niej, on zawsze był taki niewygodny. Masełko, no wiem, galopowałam na nim, tak. A tutaj... Dzikie ruchy na koniu. I to będzie takie inne doświadczenie po tym, jak jeździłam Pokerka 4 lata i było tak przyjemnie. To musisz wsiadać na początku na niego, a potem na Pokera, żebyś nie miała tego porównania tak, lepiej tak, sprzed. Tak myślę. I to też będzie dobre, bo wtedy wiesz, jak on się popoci mocno w zimę czy coś, teraz sobie cyk do boksu, on sobie odpoczywa, wysycha, ja jeżdżę sobie pokerkę kończę, go wyrzucam na dół i... Jest. No jest bomba. I się nie przyjechał. Dobra, zaraz zaczniemy galopy, na razie robimy krótką przerwę. My wracamy już po krótkiej przerwie. Uwaga, co teraz robimy? Galopujemy! Woohoo! Witamy po krótkiej przerwie. Ja. Yeah. Zobaczymy, jak to przeżyją. Co? Robi wrażenie? Robi wrażenie. Galop, teraz w usiadzie. Wow, ale galopują! Zaraz rekord świata prędkości. Czy dojadą? Nikt tego nie wie. Ojej. Ojej. Dawaj. Ej, dobra, nie jest jakiś... A, bo ja wtedy w innym siodle siedziałam. Słodki. Właśnie, to też dużo robi. Jak on te tyły tak zabiera. Widzisz? Ojej! Ty też się cieszysz? Jest, on też się cieszy. Ale idzie. No właśnie, widzę. Żeby zaraz nie zbrykał. Boże, patrzę na nich i zapominam patrzeć w kamerę, sorry. O, ja nie wiem, czy to z radości było. Było. Jaki słodki, ojeju. Ale idzie mocno. Idzie, widać, torpeda. Prędkość światła. Dobra, to ja spierniczam. Fury. Top fury. Idzie dobrze. Dobrze idzie. I brą.
On fajnie, naprawdę ma fajny galop. O, turbo! Jak on zad podstawił przed chwilą, o kurde! On mnie zaskakuje! Ja! Fajnie pojechał. Ale naprawdę, jak on dupę podstawił! No to nie jest byle jaki koń! Tak, to jest top sportfura, kochani. O, na to się trochę bardziej niewygodny. No, jego gorsza pewnie. Już mnie ręka boli. Jaki słodki. Pani wypada do zewnątrz. A tak, bo to jest ta strona, o której mówiłaś, że wypada. No, jego gorsza. Każdy koń ma gorszą. Każdy człowiek ma gorszą. Jaki wesoły. Już się trochę rozhulał? I już jest równy. Tak. Jest lepiej. O tak. Ojeju. Ale naprawdę zaskoczył mnie. Bardzo fajnie momentami chodzi. Jezu! Myślałam, że jedzie i nie zdążyłam nagrać. Ale tego się nie zapomina. To jest mój koń, nie? Ej, pojedź jeszcze raz drąga, bo się nie spodziewałam i trochę słabo nagrałam. Ty nagle wyjeżdżasz, on jakiś narzut robi, ja nie wiem, co się dzieje. Kusak. Kusak. Dobra, Micerka jedzie jeszcze raz drąga. Przepraszam, widzowie, to było niespodziewane. Teraz będzie ładniej. O, pasuje. W miarę. Nie sądziłam, że ma tak dużą fulę. Bomba! Czekaj, jak to było? Petarda! Słuchajcie, powstała taka zabójcza wysoka koperta, która jest bardzo równa i zaraz będzie jechana przez jakże światowej sławy parę Wentyl oraz Michalina Mizerka. Brawa, proszę o brawa. Uuu, owacje! Będziesz to skakał teraz dwa razy i koniec. Z racji tego, że wentylek jeszcze nie jest podkuty, to no nie może szaleć ze skokami, ale takie myślę, że dwa skoki mu... Nie zaszkodzą. Nie zaszkodzą, jak się odbije. A już za niecały tydzień będzie miał podkówki, więc spoko. Oj, no uciekło. No może raz skoczy i będzie ładnie. No, raz na jedną, raz na drugą, zobaczymy. Dobra, uwaga, jadą! Dlaczego w tym miejscu? Właśnie, no zawsze w tym miejscu. Jadą świry, jadą! Uwaga. Uuu! Bomba! Jakie tyły on ma! Ej, to jest mój koń, nie? Ja! Ale jest mi miło widzieć taką szczęśliwą Michalinę, bo po prostu widać, że to jest normalnie... Oni to są... Jacie! Oni to są dla siebie stworzeni, to widać. Ale to jest mój koń! Wiem! Widać to! Właśnie mówię do widzów! Że to widać, że wy jesteście normalnie soulmates, czyli bratnie dusze. Ekstra bomba! Dobra, starczy! A nie na drugą? Co? Nie na drugą? Ale ekstra petarda. Jaki on jest chętny, w ogóle wiesz. To jest zupełnie inny typ niż poker, zupełnie inny typ schowu. Zupełnie inne prowadzeniu. To jest mój koń. No, to jest twój koń, Michalina. O Boże, jakie to jest. Zaraz ja się rozkleję. Nie płacz, bo ja się rozkleję zaraz. Ja tyle na niego czekałam. Michalina, nie płacz.
No czekaj, bo ja zaczynam płakać. No. Oje, no kurde, Michalina, bo ja tu się rozklejam. O Jezu. O Boże. No i dupa, rozkleiłam się. Wszyscy płaczą. Płaczemy razem, tak. O Boże. Dobra, masz przejedź się na nim. O kuźwa, nie spodziewałam się tego. Chyba ci też zapewni tą radość. Dobrze. No o matko, ale fajnie wyglądacie. Nadałam się jej przyjechać, bo to jest nasze takie szczęście wielkie, że musi. No jest taki kucykowaty, dziwny. Hopsa! Hopsa, hopsa! To nic! Ale fajny! Ale jak on ładnie chodzi! No. Jaka kulka. Mega dobrze chodzi. Ale powiem ci, że jednak siodło robi dużą robotę, bo jak ja byłam na jeździe próbnej, to dostałam jakieś siodło, niby dobre, w sensie takie... Z lepszych siodeł, ich siodeł, bo my kiedyś je kupowaliśmy, jak Jula jeździła, bo no nie było żadnego takiego lepszego siodła. Nie pamiętam jakiej marki, ale było zakupione, takie jakieś właśnie lepsze i no kurde, dziwnie mi się w nim siedziało, a jak tego Dawmaga założyłam, to no to jest idealne jego siodło, nie, pod niego. I zupełnie inaczej się, wiesz, w nim jeździ i w ogóle, nie? Nie wiem. Chyba się lekko rozmazałam. Teraz mów! On ma zupełnie inną energię niż poker, to jest po prostu bajka. Dobra, to są dwa różne typy, dwie różne energie. Jego energia jest taka bardziej, taka właśnie, która mi odpowiada. No mi też! To jest taka po prostu, to kurde, po prostu nie da opisać. On ma taką, taki też jakby fan miał z tego i aha, to jest no. Strasznie urocze. Super, super. On kocha robić zadania, on jest po prostu do tego stworzony. Mi się wydaje, że on właśnie teraz jest taki dumny z tego, co zrobił przed chwilą, że no. Tak wykonałem tą robotę, jestem po prostu mistrza, bo jesteś mistrzem, Boże, że też... No widzisz? To teraz tylko jeszcze miesiąc mylenia się z imionami i będzie dobrze. Myślisz? Myślę, ja myślę, że mi zostanie już tak, że będę myliła ich. Zdarza się. No, ale on nie jest taki. To jest właśnie koń, który chce, który się tym bawi, który naprawdę, no jest taki zadaniowy. No. Poker jest taki, że okej, okay, on faktycznie, są momenty, że on bardzo lubi, ale nie ma właśnie tej energii takiej, ciężko nawet ją opisać, nie? No, no. Po prostu to aż tobie chęci buduje, że ty czujesz, że temu koniowi się chce, że on chce, że on się stara. No. I że jest do przodu chętny, naprawdę. Ej, dajcie znać, czy on już zgubił trochę brzuszka od przyjazdu? Ej, chyba trochę zgubił. Trochę zgubił, trochę zgubiłam. Trochę zgubiłam. No. Może teraz popręk lepiej się by się zapiął. Pewnie tak. Ty no, podciągnęłam na czwartą dziurkę. O kurczę, ej!
To jest tylko, wiesz, problem na początek z zapięciem, a później jest git. No tak, bo to jeszcze bardziej wydywa ten brzuch, się zapięła. Możliwe. Ale no nie, no jest, no, no takiego go zapamiętałam, nie? Właśnie tu, jak szedł tym galopem, jaki był mocny na początku, jak taką energię całą swoją przekierowywał na te skoki, no to, to widać, że to kocha po prostu skakać. Ale jak za tym pierwszym razem, to taka szczęśliwa siedzisz, trochę na początku niepewna. Tak, byłam niepewna. Jakżeście już potem tego pierwszego skoczyli, to ja już mówię do kamery, nie, no to są bratnie duże, to widać po prostu, nie? Bo wy się tak zgrali, mimo niby takiej długiej przerwy. No. Strasznie przyjemnie się oglądało. Pamiętamy chyba jeszcze siebie trochę. On cię na pewno pamięta, ty go też. Ale pierwszy skok to faktycznie miałam taką niepewność, bo ten baran poker jest taki. Oczywiście baran poker jest żartobliwy, tak go czasami nazywam, żebyście już nie pisali, że wyzywasz go od baranów. Tak, bo to jest mój mały baran. To zresztą też, to jest owca mokra. Będzie owca i baran. Dobre, w sumie dobre. Ale wiesz, ten baran poker, to on mi takie zasiewa ziarnko niepewności przy tych skokach, co nie mówię też, że do końca jest złe, bo nauczyłam się siedzieć do końca, nie wychodzić i naprawdę zajebiście zamykać łydki w tych skokach, że moja jazda zmieniła się naprawdę mocno i jestem taka bardziej świadoma i pracuję faktycznie z tym koniem, a nie rób za mnie całą robotę, nie? Bo taki jest trochę wentyl, że on za ciebie po prostu zrobi tą robotę. No, zdarzyło mi się kilka razy taka niepewność w nim, że nie chciał skoczyć, ale moja pewność... No dobra. Moja pewność tego, że ja wiem, że on zawsze skoczy, powodowała to, że naprowadzałam go zawsze na te przeszkody. A z pokerem to było tak, wiesz, no różnie. Różnie było, nie? I on nauczył mnie, żeby nie ufać zbytnio koniom. Naprawdę. Ja już się nie mogę doczekać, jak on będzie podkuty i zrobimy pierwszy trening taki z Laurą. Ale będzie jazda. Proszę ocenka, bo ja muszę to zobaczyć. No, ale my we wtorki rano mamy, a ty głupia chodzisz do szkoły. To przestań chodzić do tej szkoły. Po co ci ta szkoła? Zadaj mi to pytanie dzisiaj. Spoko. Kurde. Ogarniemy. Ogarniemy. Zaskoczył mnie strasznie. Wyślę ci filmiki w razie czego. Przedpremierowo. Jup. Mówię, że wyślę ci filmiki przedpremierowo, jak coś. Oj, siedziaczki. O Jezu. Dobra, kończymy tą balladę. Idę sprzątać gówna. No słuchajcie. To było coś niesamowitego. Teraz Madzia sobie trochę stępuje go jeszcze, bo jest mokry. A ja w tym czasie pójdę po pokerka, żeby go wziąć, bo jeszcze dzisiaj zrobię mu lążik, ale to już nie będę wam nagrywać. Chcę po prostu, żeby trochę chłopak się poruszał, pobiegał, bo wczoraj cały dzień stał w boksie, bo były odrobaczane koniki. Także, no rozumiecie. Chcę, żeby trochę pobiegał. Nie będę na niego dzisiaj wsiadać. Także, no. Więc idę, zabiorę go. O, już do mnie człapie tutaj. Mam pokerek. Zabiorę go. Trochę przeczyszczę. Pewnie, zajmę derkę i zaraz wrócimy do wentylka. Tylko Magda musi go trochę postępować, bo chłopak się troszkę spocił i zmęczył. Chodź, dzień dobry, no, buziaczek na początek. Teraz możemy iść, tak? No tak, buziaczek musi być. Cześć, czempion! Jak tam było z ciocią? Wąchałeś tę podłogę, że taki masz nos? Ścianę. Chcę się wytrzeć nosem, wywętysz. Daj spokój. Idziemy do stajenki. Tak. Pokerek już jest gotowy. Tak to lekko go przeczyściłam, więc zaraz weźmiemy go na ląża, a tego pana rozbierzemy i się pożegnamy z widzami. Jak jest jakiś słodko, uśmiechnij się. I, o Jezu, pokazał zęby. Do kamery. To teraz uśmiech? Uśmiechnijmy się. Nie, nie, nie. Drugi profil masz lepszy. O, albo tak. Zrobiłam łopatkę. Dziękuję, zabrałam. Dobra, zobacz mojego czempiona. Idziemy do stajni.
Idziemy do stajni. Nie wycierajcie ognia. Ja wiem, że chcesz. Chcesz się spokojnie. Na pastwisku. O ziemię. Właśnie tak się śmiałam, tylko nie wiem. Na bank. Ale się mierdzisz spoconym koniem, wędryl. Zmieniłam. Słuchaj, uczucia nie mają granic. Wiesz, że ja będę... Aha. Widzisz, on cię wyjaśnił. On cię wyjaśnił. Nie ma, że będziemy śmierdzieć. Przyjdzie tylko wiosna, będzie 20 kilka stopni, idziesz od razu pod prysznic. Tak, pierwsza kąpiel Wentusia. Tak, wyobrażasz? Taka czarna. Ale ten, on uwielbia wodę, wiesz? Tak? On by mógł być, wiesz, mistrzem wód. To jest jak konik morski. Dzień dobry, pokuś. Ale wracamy go. No i zobacz, i to jest takie tutaj luźne. Ja nie wiem, ale powiem ci, że w jeździe spoko było. Jakby nie odczuwałam tego w jeździe jakiegoś mocno. No ja też nie, ale ja nie wiem. Ale wiesz, zależy jak to będzie też działać, może nam się wydawać teraz, że niby jest okej, okay, ale jak to zapniemy porządnie, to może się wydawać, że inaczej działa. Poczekaj, znaczy okazać. Się. Wydaje mi się, że ten nachrapnik, no generalnie nachrapnik sam mogę zmienić, ale czy będzie jakiś krótszy, nie wiem. Uspokój się, bo się nie może doczekać, kiedy to zdejmę z niego. A chciałam zaprezentować, że... To nie zaprezentujesz. Przestań, no poczekaj, pryt. Chciałabym, żeby to było trochę, wiesz, o, tu wyżej. I żeby, mm-hmm. O, widzisz, jak się nachrapnik podnosi? Tak. Dobra, dobra, już rozpinam, okej. Okay. No ale musisz, to tak nie rozetnę, jakby tak, nie wiem, czy cyk, dobra. Rozpięte. Uwalniasz Mustanga. O, chodź, jeszcze kasę teraz. Uspokój się, tak? Wariat. Buziaczek. No, buziaczek był. Dawaj, kaderek. Zobacz, no bo władzę ci w oczy i wszystko. Ściana. Ja cię po prostu przypnę i ty sobie będziesz stał i robił już to, co chciał, okej? Nagrywam się, po prostu śmieję. Kocham to być kamerzystą. Dobra. O, dajesz. Gotowy. Już koniec, skończyło. Nie ma laby. Ochraniacze na strzemionka, tak? Mhm. Później je wyczyścimy. Do góry. Uwalniamy brzuch. Wentylka. O, jeszcze tutaj bym dociągnęła pewnie. O, wolny jesteś. Wow. Lepiej? Ciekawe, czy byś teraz podpięła to znowu. Nie, chcę już próbować. Schudłem? Powiedz, schudłem. Podczas schudłem, tej jednej schudłem. Jazdy. Po tym bieganiu schudłem. Schudłem, ploska. Nie ma. Co mój kochany? Pokaż zazdrosny, takie, ale mamo. On właśnie nie jest zazdrosny. On raczej chciałby się zakumplować z Wendlim. Ale będę jej szybko traci nim zainteresowanie. Aha, ale nie mają wrogiego nastawienia nie, do nie siebie. Nie, właśnie Poker to by chciał się z nim pobawić trochę, tylko tam go zaczepia, jak to Poker. Ale ten... Co ty robisz? Ale raczej przestań. Jest tak, że będę szybko traci zainteresowanie, nie? Ale mokry jest, ja pierdziu. Zimowe futro! Samo woda, pot. A jeszcze schodzimy nóżki. O nie! Futerku! Żyje! Żyje. Tadę! Trochę mokre. Jak wszystko. Musimy ogarnąć jakieś ochraniacze. A to są twoje kaloszki. Już one będą twoje na stałe. Bo Mokarek musi mieć z futrem. Bo go obciera tutaj ten neopryn. O tu. No tak, jak tu się piasek dostanie, to... No, on musi być z futerkiem. Także te będą wentuszka, on jest bardziej chyba taki odporny. Nie będzie się chyba obcierać. Tak jak chudzurskie się myślę, że nie ma czasu. Idziemy ten, schłodzimy mu nóżki i go wypuścimy. A weźmiemy coś jeszcze dobrego dla niego. Dobra, oj, to się chyba może źle skończyć. Ale to dostanie i na sam koniec. Okej. Okay. Osioł.
mamusia coś dobrego dla ciebie przynosi, tak? No ty już byś chciał. Już byś po prostu... A ciebie nauczyć uśmiechu to tak, mam 3 minuty. Tutaj, co ty mam, może nie zauważyć. Aha, tak, na pewno, już to widzi. On już czuje. Jakie ładne. Jesienne. Końska cukierenka. Słonecznik taki to jest. Końska cukierenka. A nie, dobra. Gówno. Bo tutaj będzie zaraz konflikt. Konflikt interesów. Konflikt interesów. Gołąb! O, faktycznie. Gołąb, gołąb, żeby nie wyszło, że jestem ułomna i nie wiem, jak się nazywają ptaki. Gołąb. A to nie jest. Ma papuga? Nie, no dobra, że tu jest. Zdecydowanie jest to papuga. Ty lubisz wodę, nie? No. On już chce na pastwisko. Zdecydowanie. Ale trzeba schodzić już, tak? O Boże! Ała! Ale dostałam aż zęby mi się. O Jezu! Ale to już nie pierwszy raz. Powoli się zaczynam przyzwyczajać. O nie, chyba tylko nie to. Powinnam zdejmować kasko od początku do końca, jak nie funkcjonuje. Tak, w ogóle ochraniacze na wszystkie. Ty powinnaś zakładać całe ochraniacze na... Ja bąbelkową. Tak, i ochraniacze na nogi, na ręce, na łokcie, na stawy. Ciebie. Jezu, złe światło. Czekajcie, bo praca kamerzysty nie jest tak łatwa. O, teraz lepiej. To dobrze wyglądam? Wyglądacie cool. Jak to? O, rozwiązał się. Kawał konia, nie? Mm. Koniny by było. Ale dobrze, że jest trochę większy, bo ja jestem też większa po tych 4 latach. I tu. Dokładnie. Pasujemy do siebie, chociaż tu u niego to się chyba skurczyło. To... Nie no. Ile on ma lat w ogóle? To są takie żarty. No wiem, widzowie wiedzą, 10. Ale oni nie kumają, zaraz będą. A. To są, uwaga, wszystko powiedziane w tych filmach jest powiedziane w celach humorystycznych i nie ma na celu nikogo urazić i nie bierzcie tego na poważnie. Dziękuję, pozdrawiam. Ej, przypomniało mi to twoje stare intro, film został stworzony w celach humorystycznych i nie ma na celu nikogo obrazić. Nie bierz go na poważnie. Ważnie. Nie jest zainteresowany. Jezu, aż na mnie poleciało. No to ja nie wiem, czy ty chcesz, czy nie chcesz, no to gdzieś zdecyduj. Ale on sam nie wie. Kocham cię. Właśnie nagrywam wideo, które trwa już 8 minut bez cięć. Uwaga, idziemy na pastwisko już. Ja tu mam. Dla Wentusia za dobrą robotę, bo naprawdę odwalił dzisiaj kawał. Generalnie miał nie dostawać tych smaczków z lukrem i nie dostaje, ale bo raczej zawsze dostaje te naturalne. No ale dzisiaj taką dobrą robotę wykonał, no. Więc raz na jakiś czas może, tak? Tak. A Magda przed chwilą się śmiała ze mnie, że jak ja to robię, że jestem czysta. No naprawdę, ja tylko wchodzę do stajni, ja nic nie dotknę, ja już jestem tak brudna, mimo że mam świeżo wyprane rzeczy. Więc doszłyśmy do wniosku, że musi kupić sobie set z kowaliero. Dokładnie i wtedy się nie będzie brudziło. Logiczne to jest tak, całkiem. Bo ja już nie mam wytłumaczenia naprawdę na to. To się kameruje? To się kameruje! Proszę Państwa, w nagrodę koń Wentuś dostaje takie piękne, jeszcze nie zauważył, że mam, bo tak by już mi wyrywał z ręki, proszę. Słonecznik, końska cukierenka, babeczka, pięknie, pyszne, super. Także moi mili Państwo, to będzie na tyle. Jeśli chcecie kupić produkty Cavaliero, to są dostępne w Horse, tak? Także serdecznie zapraszam. Z hasłem Izerka 1 15% taniej. Wentylek dzisiaj się super spisał, już się nie mogę doczekać naszych kolejnych jazd, kolejnych naszych przygód. O, się ten w ogóle już jest suchy, tylko jest posklejany. No tak, tak, tak. Ej. Już będzie brudna. No i pamiętajcie też, że końską cukierenkę możecie kupić w Polsaku i na oficjalnej stronie końskacukierenka.com z hasłem Mizerka, więc zapraszam Was serdecznie do zakupów. Trzymajcie się, buziaki, cześć, pa! Pa!